która, cała energetyka, nie tylko węglowa, powoduje, produkuje 1,37% emitowanego dwutlenku węgla. Nikt się nie zajmuje 63% producentów dwutlenku węgla, tylko się skoncentrowali na energetyce. A z tej energetyki się skoncentrowali akurat na tej energetyce, przypadkowo jest to podstawą gospodarki polskiej, czyli na energetyce opartej na węglu. Produkcja energii, produkcja cementu w Polsce opiera się w 100% na węglu. No i teraz co się proponuje? Pakiet propozycji, które mają doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 w Unii Europejskiej o 20% do roku 2020 będzie kosztować kraje członkowskie co najmniej 60 milionów euro rocznie. Pytam się, które kraje członkowskie? Czy te, co mają energię opartą na energetyce atomowej, jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, czy przypadkiem nie takie kraje, które są oparte na węglu? No, życie mówi, że jeżeli się chce kogoś, tak zgrubnie powiem, obrabować, to dużo łatwiej jest obrabować tych, co mają mniej i których jest więcej, z małej ilości pieniędzy, niż obrabować kogoś, kto ma tych pieniędzy bardzo dużo. No i tu jest taki sposób, no, że tak powiem, wyciągnięcia pieniędzy. A te pieniądze są duże. Tu się mówi o 60 milionach, o 60 miliardach euro. No, które kraje się złożą na 60 miliardów euro? Sądzę, że z udziału to Polska tutaj będzie przodownikiem w tym składaniu się. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Barroso mówi, że uda nam się ograniczyć koszt naszych propozycji tylko do 0,5% produkcji PKB w całej Unii Europejskiej. No to weźmy produkcję całej Unii Europejskiej, 0,5%, ale te 0,5% będzie przypadnie na kraje takie jak Polska, Czechy, Słowacja. No Czechy mają elektrownię atomową, natomiast my nie mamy żadnej elektrowni atomowej. Czy to jest dobrze, że nie mamy, czy źle, to jest w ogóle inna sprawa, ale po prostu taka jest sytuacja, że nie mamy i nie będziemy mieli, bo elektrownia atomowa się buduje 20 lat. Co się mówi? Jeszcze się mówi, że to wszystko się dąży po to, żeby mieć energetykę ekologiczną, to znaczy elektrownie wiatrowe. Ale tak, u nas elektrowni wiatrowych się nie buduje. Z elektrowni wiatrowych można uzyskiwać oczywiście energię, to jest słuszny kierunek, tylko że polska gospodarka potrzebuje tyle energii, że znów w przewidywalnej przyszłości Polski się nie da zabudować taką ilością wiatraków, żeby to się dało wyprodukować. Z energią geotermalną jest możliwe. Polska ma duże zasoby energii geotermalnej, ale też jest jakaś taka przedziwna cisza na ten temat, a jak ktoś wychyli, no to go w łeb na ten temat, jak ktoś chce coś powiedzieć, prawda? W związku z tym jedyną alternatywą dla energetyki węglowej to jest energetyka atomowa. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj się mówi, że energetyka węglowa produkuje dwutlenek węgla. Niektórzy, że tak powiem, imputują, że to jest gaz szkodliwy, co jest nieprawdą, bo tlenek węgla jest szkodliwy, dwutlenek węgla jest gazem nieszkodliwym, jest potrzebny zresztą w przyrodzie, zaraz do tego wrócę. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to energetyka jądrowa produkuje z kolei takie produkty, które są w żaden sposób niezniszczalne, nieabsorbowane przez przyrodę. Dwutlenek węgla jest absorbowany przez rośliny. To jest, powstaje cykl wegetatywny i energetyczny, zamknięty. Spala się węgiel w elektrowniach węglowych, produkuje się z tego energię i dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla z kolei jest z atmosfery wchłaniane przez rośliny, które są w czasie napromieniowania ich przez słońce. Rośliny wchłaniają energię słoneczną i węgiel z dwutlenku węgla, bo to jest reakcja endotermiczna, która pochłania energię i akumuluje energię w swoich, że tak powiem, ciałach tych roślin. Ta energia może być w postaci biopaliw wykorzystana teraz lub w postaci gnilizny wykorzystana za 1000 lat. To jest ta energia z rozpadu roślin jest na stałe, wraca do ziemi. Ona nie ulegnie rozpadowi, w związku z tym to jest cykl zamknięty energetyczny. Tego energetyka jądrowa nie daje. Poza tym energetyka jądrowa ma jedną wadę i to poważną, że zasoby uranu naturalnego w przyrodzie już się praktycznie skończyły. Kto chce mieć energetykę jądrową, uzależnia się automatycznie od mocarstw, które produkują broń jądrową, bo paliwo do elektrowni atomowych jest produktem produkcji broni jądrowej. To może robić Rosja, to produkować paliwo jądrowe, Stany Zjednoczone, Anglia, Francja. Te kraje produkują broń jądrową, no Chiny mogą też to robić i one mogą produkować paliwo do energetyki jądrowej. Kilka dni temu pokazała się bardzo ciekawa zmiana
niespodzianka na temat energetyki ukraińskiej. Ukraina tam trochę jest na udry z Rosją. Elektrownie jądrowe próbuje się uniezależnić od Rosji, ale z kogo się może uznać? Podpisała kontrakt z firmą amerykańską Westinghouse o dostarczanie paliwa jądrowego z elektrowni amerykańskich. Nie ma tutaj niezależnej polityki energetycznej, tylko jest uzależnienie albo od Amerykanów, albo od Rosjan, albo ewentualnie od Francuzów, którzy też produkują broń jądrową i Anglicy. Także energetyka jądrowa, która jest jedyną praktycznie alternatywą węgla, nie wchodzi tutaj w rachubę, bo ona uzależnia energetycznie bardziej niż ropa, bo my z Rosji nie jesteśmy uzależnieni, dlatego że mamy port północny. Możemy w każdej chwili przestawić się na ropę arabską sprowadzoną do portu gdańskiego, północnego w Gdańsku. Natomiast jeżeli chodzi, jak się przestawimy na energetykę jądrową, to jesteśmy uzależnieni od dostawców paliwa jądrowego, którzy mogą dawać na takich warunkach, jakie sobie zażyczą, mając mnóstwo węgla, bo my siedzimy na węglu, którego jest na wiele, wiele lat nam wystarczy. Przynajmniej wystarczy na ten czas, kiedy zbudujemy energetykę wiatrową, bo taka jest praktycznie u nas możliwa, bo wodne elektrownie w Polsce raczej nie mają szans. No ta energetyka z wód geotermalnych, ale to nie znam tego tematu, ale jest ciekawą sprawą. No jak to się robi? Nie, proszę posłuchać, jaka tutaj jest hipokryzja. Barroso przekonuje, że brak działania będzie kosztował jeszcze więcej, nawet 20% unijnego PKB. Co więcej, według Komisji Europejskiej propozycje oznaczają oszczędności. Zwróćcie uwagę, co to będzie. Na przykład zmniejszenie uzależnienia od importowanego gazu i ropy naftowej to rokrocznie zaoszczędzenie 50 miliardów euro przy optymistycznym założeniu i tak dalej. Jeżeli chodzi o biopaliwa, to proszę zwrócić uwagę, że to też jest taka niedopowiedziane, bo produkcja energii z biopaliw wyzwala dokładnie tyle samo dwutlenku węgla, co produkcja energii z węgla, bo to jest zwykły bilans energetyczny, jeżeli się zrobi na poziomie szkoły średniej, jeżeli ktoś zrobi reakcję, która jest przy spalaniu biopaliwa, to mu wyjdzie dokładnie, że tyle samo trzeba spalić węgla, tyle samo wydzielić z dwutlenku węgla, co przy spalaniu węgla. Także tutaj akurat argument dwutlenku węgla nie wchodzi w rachubę. Jest łatwość odnawiania energii odnawialnej, to jest rzeczywiście jej korzyść. Natomiast proszę, co dalej Komisja Europejska podpowiada? To jest jeszcze ciekawsze. Gdzie szukać pieniędzy na realizację pakietu? Słuchajcie, 50 miliardów euro ma przynieść krajom członkowskim sprzedaż uprawnień do emisji CO2 zakładom przemysłowym. Zwróćcie uwagę, co będzie. Państwa sprzedają prawo do emisji, państwo polskie sprzedaje prawo do emisji dwutlenku węgla energetyce, która w Polsce produkuje energię. Energetyka płaci państwu polskiemu kary. Ale skąd bierze pieniądze na te kary? No z naszej kieszeni bierze, bo energetyka odpowiednio podwyższy tą stawki z energii. W związku z tym my, obywatele, dajemy państwu zarobić 50 miliardów euro i się z tego Unia Europejska strasznie cieszy, że państwo handlując zakładami produkcyjnymi, czyli z nami, bo to rzadko konsumenci płacą, zarabia na nas 50 miliardów euro. No i rewelacja. Za to może sobie finansować budowę elektrowni atomowych. No to jest domknięte koło. I proszę patrzeć, co najmniej 1/5 zarobionych w ten sposób pieniędzy kraje członkowskie mają przeznaczyć na walkę ze zmianami klimatycznymi, promowanie nowych technologii odnawialnych źródeł energii. Kolejny się znalazł jeszcze wynalazca, który proponuje, że polskie elektrownie węglowe mogą istnieć, tylko niech one dwutlenek węgla pobierają z tych swoich kominów, skraplają go i zakopują głęboko w ziemi. Za te 50 miliardów niech to robią i ten dwutlenek węgla będzie przechowywany w ziemi. No ja nie wiem, czy to ktoś, że tak powiem, chwyta o co to chodzi. Ja nie chwytam, o co chodzi. W każdym razie robimy przechowywanie gazu, który jest pożyteczny w ziemi, bo ktoś wynalazł taką technologię, którą nam jest gotów sprzedać za te 1/4 50 miliardów euro, które polski rząd na tym zarobi.